Hej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Brotherhood. No i dobra, właściwie można by rzec, że kolejny odcinek z gry Tomb Raider. No tak trochę, nie? Tak, taki Tomb Raider się zrobił teraz z Desmondem. Tutaj łazimy, czekajcie, w którą stronę? Chyba w tą miałem iść. Tak. O! Drabino. No co, wchodzimy. Nie ma lipy. No, dzisiaj pewnie taki spokojniejszy odcinek, bez większej walki chyba. Jakiejś czy tam czegoś. Bo głównie to będziemy Desmondem chodzić. Chociaż już powinniśmy w tym odcinku do Animusa wejść, chyba mi się wydaje. Ale aż tak dokładnie nie pamiętam tego wszystkiego. No i w sumie... Ja nie wiem, ja jakoś, nie wiem jak wy i w ogóle chyba większość graczy chyba tak nie za bardzo lubi te sekwencje z Desmondem, ale mi się podobają. No nieźle. No mi się te sekwencje z Desmondem podobają, są takie spokotki, urozmaicenia troszkę do rozgrywki. Co to było? Coś się otworzyło, ale nie to, co się miało otworzyć w sumie. Wchodzisz, panie Desmondzie. Desmondzie Malsie. Już idę tam. Tu coś mamy. A, mam przytrzymać. Takie jaja. Kurde, ale bym teraz puścił, nie? No i co ty mi tam zrobisz? A fajnie. Ale fajna woda. Stop whining. It's easy for you to say. You aren't swimming in medieval toxic waste. Ale fajna woda. I co jest, kurde? Ale fajna woda, zimniutka, prawda? Czyściutka i w ogóle. You're exaggerating. Dobra, ale ja się muszę dostać gdzieś tam wyżej. I pyk. Ale pocieszenie dla Desmonda, nie ma co. Nie ma co, kurde. No, otwórzmy to. A, miałem się przytrzymać, spoko. A jebcie! Kurde, ja już puściłem przycisk dawno. How come you don't have to get wet? Because you're here. Charming. Aren't I? Kurde, no właśnie. My tu się taplamy w jakimś gównie, a ona sobie wchodzi tak. Co jest? Chodź tu, kobieto. Harry, Ezio! O kurde, tam kogoś na pyrę wyjaśniają. Jak na pie... Halo, co? Czemu oni się biją na pięści? What the fuck? Ma to jakiś sens? A nie, po prostu to strażnicy pobili jakiegoś kogoś. Łocie, panie! Tutaj niezłe jaja. Nie podziały. Great, the bridge is out. We can't jump this. I have an idea. You'll have to help me. Stand at the edge and get ready. Ready. Kurde, jak ją wyszczeliłem. Nieźle. Wchodzisz, Lucy. Made it. Let me see. Oh, you go on ahead. I'll just stay here to die in the dark with the bats. No. No i spoko. To teraz to już jakoś. Nice work. The bats will be disappointed. For now. No niewątpliwie, dobra.
Gdzie teraz? Kurde, naprawdę się zrobił z tego Tomb Raider. O. O, w ogóle wzrok orła. Tutaj też działa. A co tu jest? Halo. Co za wyjście jest w ogóle? Myślisz, że te schody prowadziłyby gdzieś? Ale nie. Życie jest pełne zaskoczeń. No to ciekawe bardzo. A, ja wiem, bo tutaj pewnie... Nie wiem, jakiś ten system przejść porobili dziwnych. Patrzcie, jaka szalona, puściła się drabiny i elo. 10 metrów w dół, czy tam ile tam było, nie wiem, 5. Dobra, gdzie... halo. Tędy? No jakoś tędy, kurde. Dobrze, let me just go and get that bridge down for you. I did the last one. And I'm sure that will be your last one. Haha, very funny. Haha, XD. Czekajcie, tam coś jest, ale ja tam mam się dostać. No. Ha, potem pójdziemy obydwoje tam. No spoko. Niech tak będzie. Got it. No. Thank you, Desmond. Jakbyś nie mogła sobie sama przeskoczyć, kurde, kobieto. Ech. Już teraz nie wystarcza, że jej drzwi przed nią otworzę, nie? Teraz muszę most też. Dobra, no tutaj był most kiedyś. Tu kiedyś był most, teraz nie ma i... Fajnie. Ciekawe, czy ja mogę spaść na dół. Kończ was wstydu oszczędzić. Ej, a mogę wejść tu? No chyba nie. Zresztą po co miałbym tam włazić? Dobra, może nie będę szalał, tak? Ja wiem, że tutaj chyba nie da się zabić, bo to jest tak zrobione wszystko. Że Desmond jest nieśmiertelny, ale... Ale nie ma co kombinować. Aha. No trochę tutaj, kurczę... Ty, ale jaka kamera? Czekajcie, czy to znaczy, że... Co? Jak ja mam tam... Dobra, tędy. Trochę się spierdzieliłem na ryj, nie ukrywam. A, i tutaj otworzy... dobra, gity. Gitara się ma, jak to mawiają. W Polsce pewni ludzie tak mówią sobie, prawilni ludzie tak mówią. No i tutaj, o, kamerka mi się tak zablokowała tutaj. Kamera tutaj Desmonda. Jakoś tędy? No dobra, no to co, dzisiejszy odcinek, prawda, Tomb Raider. No, kto by się spodziewał, że nagram Tomb Raidera? A tu nie muszę, bo w Assassinie takie rzeczy są już. No. Zobaczmy, co zrobi ta dźwignia. O, taka trochę winda. Tak, tak trochę tylko, przynajmniej. Tylko czemu ja wszędzie wchodzę? I ci otwieram wszystkie te wejścia. No dobra. Tutaj ty wchodzisz, to trzeba ci przyznać. Dobra, otwieraj dalej. Bitches, underground, motherfucker. Nie wiem, co ja mówię, kurde. Już nudzi mi się ten poziom, halo. O, faktycznie. Czyli takie jaja tu były. Taki sobie poziom Desmondem przeszliśmy, co? No, nieźle. Fajnie to wygląda, nie? Tak opuszczona świątynia, no może nie świątynia, sanktuarium właśnie takie. Wow. He looks so old. Ezio must have come back here way after the attack. But why?
Desmond. Right. Let's open that door. No właśnie, się zajmij tym czymś pożytecznym, a nie takimi pierdołami. Tak, no i tutaj będzie nasza nowa baza. I fajnie, bo będzie można z Animusa wychodzić też. Co będziemy czasem robić. A, i w ogóle tutaj jest taka jedna sekwencja Desmondem, że trzeba chyba 5 znajdziek znaleźć. Znaczy można, nie trzeba, ale ja będę chciał to zrobić. No już zaraz. Będzie trzeba tutaj, znaczy będzie można sobie takie znajdźki poznajdywać w całym Monte Rigioni, więc ja to zrobię na pewno. No i co to jest? Halo? There's something here. A! Dobra. Zamknij mordę, bo cię nie wpuszczę tu nigdy, gościu. No, trochę szacunku. You guys did it. About bloody time. What's that? Looks like something Ezio left behind. There are numbers underneath it. 1419, 1420, and 1421. Maybe you should lie down for a bit. No, it's all right. I'm fine. Whoa, they really built this place to last. No signs of structural damage, no cell signal either. Should be safe to set up. Let's get the Animus down there. No nieźle. No to rozstawiamy Animusa. Kurczę. Patrzcie, wszystko tutaj. Jakbyśmy się nie ruszali z bazy, nie? Sean, hide the van in town and make sure you aren't followed. What? What is that smell? It's my clothes. They smell like you swam through a sewer. It was Lucy's idea. Wait a second, guys. We need power down here. There's a line running nearby I can hook into, but the wattage is weak. Oh yeah, of course. Yeah, yeah. Anything else you two would like? You know, some caviar perhaps? Maybe you'd like me to knit you a lovely hat. No? Fine, follow me. Sean, bo cię zaraz pierdzielny gościu. Kopa ci w dupę zasadzę, nie? Co za po prostu typ, nie? Wszystko mi się nie podoba i narzekaj, kurde. Co za człowiek? Ja nie wiem. Tylko on zapieprza, ty! Widzieliście? Ręce miał na dole, nie? I tak... Panie Sean. No i co? Right, look around Monte Rigioni for circuit boxes. Rebecca's little doodahs, they'll reroute small amounts of electricity to the power line underneath the villa. Don't ask me how they work. If I understood that, I wouldn't be the fella hiding the van. A tak, i pod wzrokiem orła będziemy widzieć te skrzynki z daleka. No i okej. Okay. Musimy dostarczyć prąd. Jeszcze trzy takie. Kurde. Szkoda, że nie można do środka willi wejść. Halo. Okej, okay, dobra. Najbardziej rozsądne będzie wejście na górę, na dach. Z góry może coś wypatrzymy. O, to jest bardzo fajne. Tyk. Nie wiem, kto montuje takie dźwigi, czy co to jest. Specjalnie. Po co ktoś to takie coś robi, no ale... Ej, Robu, bo ty tylko jest po to, żeby się wchodziło fajnie. To wszystko, o wszystkim pomyśleli. Tak naprawdę to jest po to, żeby taki asasyn mógł wchodzić, no. I to tylko po to. No, o. Dowolny przycisk. Jeb tam łokieta, prawda. Fajnie, podpinamy się do sieci. Super. No to w ogóle fajnie wygląda, to są czasy współczesne, nie? I mamy tutaj znaki, w ogóle... Czemu to są znaki drogowe? Przecież... What? Przecież tu nie ma prawa... Żadne samochody nie mają prawa tędy jeździć. Ja nie wiem, co znaki drogowe dali. Chyba dla motorynek, czy tam rowerów.
No chyba, że ktoś wjeżdża po schodach. Także wtedy szanuję. I kurde, szkoda, że nie można tak, wiecie, jak w GTA. No. Kurde, nawet jest rejestracja ta włoska. Ta dbałość o szczegóły, co? Dobra, słuchajcie, bo to trzeba znaleźć faktycznie. Tak pierdziele, pierdziele. Tak, bo pod tabem nie mamy żadnego HUDa, nic nie ma, bo to nie jest Animus. Zobaczmy. Kurde, ale to klimatycznie wszystko wygląda, nie? A, dobra, to są kable. O! Właśnie o tym mówię. Znowu łokieta tam przywalić, prawda? No. Jeszcze jeden chyba potrzebny. Jeszcze jedna skrzyneczka. Ej, serio, my chyba... Jak dzisiaj wejdziemy do Animusa w tym odcinku, to to będzie już dobrze, nie? Dobra, zeskakuj. Ej, zobaczcie, jednak zrobili ulicę. Okej. Niech będzie. Dawaj, Desmond. No i co? Już ogarnięte. No. Nas przeteleportuje magicznie. Just in time. The sun's rising. Yes, it's booted. We're good to go. Did you miss me? No? Anyone? Hello, am I speaking out loud? Hello? Workaholics. Let's get started. Gościu, ja cię nie chcę martwić, ale templariusze dalej nas mogą znaleźć. Co ty się zamyślisz? Do you have any clue about those numbers under the drawing? 1419, 1420, 1421. Maybe something to do with the Hundred Years' War. Or wait, in 1419, Pope Martin V arrived in Florence, right? He left for Rome in 1420, and that was the same year Brunelleschi began building the Duomo. And in 1421... in 1421... Yeah, I'll have to do some more research, I think. No tak, trochę bez sensu, nie? Taka dupa. Nie wiadomo. What do you think of Monteriggioni? This is not Monteriggioni. Monteriggioni existed in the Renaissance. Ask me how the town was in 1554 when it was seized by Florence, and I'll tell you. Huh. I figured you'd like it nowadays. Seems not to have changed much. Exactly. History is the study of change. Change is life. When things become static, it means they're dead. You know I love talking about this stuff, Desmond. Dobra. Pogadamy sobie ze wszystkimi tradycyjnie. Tak, z tego co pamiętam, o, to będzie takie fajne. Halo? Dobra, może nie. No, może później. What are we gonna do about Abstergo? Wait it out. As soon as we find the apple, I get in contact with our other teams in Europe, but as far as Italy goes, we're on our own. It'd be nice to have some help from above. Our top assassins are busy gathering info about the Templar satellite launch. We've pinpointed several possible facilities in the US, China, and Russia, but there are no clear leads yet. No tak trochę ci asasyni we współczesności mają tak bardzo przerąbane w porównaniu do Ezio. As far as I know, Abstergo has no clue about the temples and Ezio's apple. We might actually be ahead for once. No, chyba tylko raz. We have work to do. Dobra. Rebeka, co ty mi powiesz? You seem focused. I've been busy patching new systems into Baby here. She's only gonna get better. Is Desmond gonna be able to relive memories this time? As a matter of fact, he will. You always a tech geek? Nah, I was into sports, but then I broke my leg and started playing with computers. Who knew that coding could be just as exhilarating as strapping on a board and dropping out of a helicopter? Just FYI, you might want to get your adrenal glands checked. You know? Because that is not normal. Aha. Ten to zawsze po prostu tam, nie wiem, nic mu się nie podoba, nie?
O, halo. Halo. O. Gotta stay with the code. Focusing on this. Dobra, fajnie. Zaraz pamiętam, to jeszcze były jakieś rzeczy. O, właśnie, tutaj. Tutaj będzie można znajdźki jakieś znaleźć i wsadzić. I będzie można też jakieś maile ogarnąć i tak dalej. O, mogę komuś na pyrę wyjaśnić? Super. A nie, czekajcie. Możliwe, że już nie ma tutaj żadnych rzeczy do zrobienia. Później będą, bo to z tego co pamiętam. We don't have time for chit-chat. There's no time to talk. Nikt nie ma czasu. Dobra. Spoko, no dobra, nic, dobra, okej. Okay. Skoro tak, to... A właśnie. A czy... Tutaj... Nie, dobra, potem będzie można wychodzić. Teraz jest coś innego do zrobienia, okej. Okay. Czy tutaj coś mogę jeszcze zrobić, bo... To mnie ciekawi... Nie, dobra, no to co, wchodzimy do Animusa. O, halo? Okej. Okay. Tak jest. Cały odcinek poza Animusem? No, trochę tak. Sanktuarium, sanktuarium. Osiągnięcie. Właśnie, trzeba będzie zrobić wszystkie osiągnięcia. Zobaczcie, kurde, będzie można medale robić. Okej, zabójstwo jakieś. No dawajcie. Kurde, się zrąbałem. Dawaj. Bierz go. Ja pamiętam, ja tu na wszystkim złoto miałem. O nie! Kurde, no i dupa. No i się zrąbało. No fa, gościu! No i trochę dupa. Ja tu na pewno poćwiczę to wszystko i ja sobie zrobię wszystko na złoto, nie? Złote medale same. Trening zakończony. Jaki medal? Srebrny medal, okej. As you complete training sessions, I'll add additional challenges. To jest fajne, nie? For rejecting Ezio's later memories, you're gonna have to live them in the order his genome recorded them. Highlight sequence 2 for me, Desmond. Good. Now, tak, i będzie można powtarzać misję. Once you've unlocked a memory by accessing this menu, you can relive it as many times as you want. No właśnie. But what if there are memories I just want to forget? Desmond, this is very important. If you need to take a break, log out of the Animus. You can leave the machine whenever you like. I'm all set to go. Don't worry. Dobra. One last thing. As you raise your synchronization by executing events the way Ezio lived them, you might even discover some repressed memories. Okay, let's get started. Select the first memory. Dobra. I spoko, ja w ogóle te treningi będę sobie chyba robił poza odcinkami. Tak, i będą kolejne kody tego symbole obiektu 16. Tym razem chyba 10, nie 20. I dość ciekawa rzecz się odblokuje, jak wszystkie odgadniemy zagadki. Where have you brought me? Nowhere, Messere. A man left you here. Did he say anything? Only this. You are to meet Messer Machiavelli in front of the Mausoleo di Augusto. Let me help you get dressed. The same man who brought me here gave me these clothes. Si, messere. No i nieźle. Patrzcie, mamy nowy strój asasyna. Czyli to był Machiavelli.
Po prostu. On musiał nas znaleźć. Bo kto by nam dał taki strój asasyna? Pan Machiavelli był tam najbardziej tak zaangażowany w te wszystkie asasyńskie sprawy. Oczywiście poza nami. I okej, Rzym, styczeń, 1500 rok. Roma. Tak jest. What is left of it since the Borgia came to power. And the mausoleum. Unfortunately, you cannot see it from here. How about from the top of that church? Yes, but the stairs up are closed. That should not be a problem. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, buona donna. Addio. No i pięknie. Rzym, ale to będzie super giera. Jak spod igły niemalże. Znajdź medyka, by uleczyć rany odniesione podczas obrony willi. Następnie wejdź na wieżę kościelną i znajdź mauzoleum od Augusto. I zobaczcie, jest teraz tak. Pełna synchronizacja, nie możesz stracić więcej niż jeden punkt zdrowia. Okej. O matko, jak głośno. Znajdź medyka. Rzym. Tak, i co? No w sumie to już zrobię chyba w kolejnym odcinku. No ale okej, no niestety większość czasu nam zabrało te całe łażenie Desmondem po ruinach tego wszystkiego, po jaskiniach, innych takich. No i dobra, do medyka pójdziemy sobie już w kolejnym odcinku. No trochę cię skrzywiło, panie Ezio, to trzeba przyznać. No ale dobra, możecie zostawić lajka, no i tyle, no. Nie wiem, tak patrzę, no coś tam zasłaniam tą kamerką, ale nie wiem. No w sumie może ją obniżę tam jeszcze bardziej. No, chyba to będzie spoko w sumie, jak mi się tak rzeczy wyświetlają. Okej, dobra, ja już tutaj więcej nie gadam i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!